Witaj Pawle, bardzo miło Cię widzieć. Gościmy w Twoim pięknym, mocno designerskim, takim loftowym studio Orange Mroczek Training Center w Krakowie. To jest Wasza druga przeprowadzka już chyba, tak? Ile było miejsc do tej pory? Tak, to jest nasza druga. Zaczynaliśmy w małym studio na ulicy Ślicznej w Krakowie, ale niestety po roku tak naprawdę okazało się, że to studio jest za małe, aby pomieścić wszystkich chętnych, którzy chcą nas trenować. I nadarzyła się okazja, żeby się przeprowadzić do hotelu Hilton w Krakowie. Tam po kilku dosłownie miesiącach, bo po pół roku znaleźliśmy ten wspaniały lokal, gdzie właśnie przeprowadziliśmy się razem z Markiem i tutaj trenujemy. Powiedz mi, bo ty jesteś bardzo uznanym trenerem w branży fitness. Nie wiem, czy to już kilkanaście, można mówić, czy już 20 lat. Ile pracujesz? Ile działasz? Mamy rok 2020. Ja zacząłem być trenerem mając 19 lat, czyli można powiedzieć, że już tak, 20 lat jestem w jakiejś tam szeroko pojętej branży fitness. Zaczynam jako zwykły trener na siłowni. W wieku 19 lat na studiach, no i tak, 20 lat już można powiedzieć, że jestem. Więc kto jak kto, ale ty możesz powiedzieć, jak na przestrzeni tych 20 lat branża fitness się zmieniła i dokąd zmierza? Punkt krytyczny, czyli dokąd zmierza, to tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, to ten fitness się strasznie zmienił, więc nie mam pojęcia, gdzie dalej to będzie zmierzało. Na pewno wejdą nowe technologie, które już wchodzą, tak jak technologia EMS czy jakieś zaawansowane metody monitorowania treningu, aplikacje i tak dalej. Ale jak to się zmieniło? Strasznie się zmieniło na przestrzeni lat. Jeszcze pamiętam 10 lat temu ten fitness tak nie wyglądał. Zupełnie nowe kierunki jakby funkcjonowania tego fitnessu i gdzie to zaprowadzi, to ciężko mi powiedzieć. Już w maju, to w zasadzie za kilka miesięcy, duża, największa konwencja fitness w Polsce, Euforia. Tym razem po raz pierwszy niezależnie, po raz pierwszy w Łodzi. Będziesz tam. Tak, będę razem z DreamBody EMS. Dlaczego warto być na Euforii? Ojejku. Euforia to taka impreza, na której każdy aktywny uczestnik fitnessu powinien się znaleźć, prawda? Tak, zarówno od trenera, jak i po amatora, miłośnika szeroko pojętego fitnessu. Natomiast dla trenerów to jest taki jednoroczny wypas, który jest takim ich powinien być, moim zdaniem, takim must have, gdzie oni mogą porównać siebie na tle innych, zobaczyć, gdzie w tym momencie się znajduje ich, można powiedzieć, kariera zawodowa i zobaczyć, gdzie ten fitness idzie, w którą stronę, bo to, co jest na Euforii, teraz, w tym roku, było już wcześniej gdzieś. To nie jest tak, że... Wiadomo, niektóre rzeczy pojawią się po raz pierwszy, ale wiele rzeczy przychodzi do nas z zachodu, jak zawsze. I to, co... Ja pamiętam, jak byłem na konwencji IDEA w 2014 roku i to, co tam zobaczyłem, u nas pojawiło się na Euforii około rok później, dwa lata później. Zobaczmy, gdzie ten fitness zmierza i to można osiągnąć na Euforii. Pawle, ale ty poza taką aktywnością w studio OMTC jesteś jeszcze trenerem przygotowania motorycznego, tak? Koszykarek, dobrze? Tak, jestem trenerem przygotowania motorycznego wielu sportowców, natomiast taki mój konik to jest koszykówka, ze względu na to, że kiedyś będąc małolatem trenowałem tą dyscyplinę sportu i w tym się odnajduję najlepiej, można powiedzieć, że najbardziej ją rozumiem. W tym momencie jestem trenerem przygotowania motorycznego koszykarek ekstraklasowych Wisły Kraków i trenerem przygotowania motorycznego reprezentacji Polski od tego sezonu U14, czyli młodych chłopców, których tu gdzieś tam możesz kształtować bardziej długofalowo. Pawle, na koniec. Jeden z najbardziej doświadczonych trenerów personalnych w Polsce. Niech powie, co to znaczy być dobrym, jakościowym trenerem personalnym? Co się kryje pod tym hasłem? Moim zdaniem dwie rzeczy. Przede wszystkim wiadomo, że pierwszy punkt to jest wiedza i tu trzeba być na... Nie ma drogi na skróty. Poziomie top. Natomiast prawda jest taka, że twój podopieczny nie jest w stanie stwierdzić na 100%, czy tą wiedzę posiadasz, czy nie. W związku z tym pojawia się drugi punkt. Ty po prostu musisz lubić ludzi i lubić pracę z ludźmi. I posiadać na tyle umiejętności,
w cudzysłowie miękkich, które pozwolą ci dobrze komunikować się z człowiekiem. Ten człowiek musi cię lubić i ty jego, więc krótko mówiąc, empatia i wiedza. Te dwie rzeczy są najważniejsze. Czego życzyć tobie, czego życzyć marce, brandowi OMTC? Wytrwałości, dążenie do celów i będę może taki bardzo prosty, linijny i to, co się życzy zawsze, czyli zdrowia, bo to, co my tutaj robimy, kosztuje nas bardzo dużo siły. Jesteśmy od rana do wieczora i mam nadzieję, że jeśli będzie zdrowie, to my będziemy na takim top levelu do końca. Paweł Oracz, Oracz Mroczek Training Center. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję również.